mogli oglądać. Myślę, że dobre widowisko piłkarskie. Jest pierwszy gwizdek arbitra głównego w defensywie Aleksandra Kluczyńskiego. Jeszcze wyrzucenie piłki w kierunku Sosnowskiego. Sosnowski, strącenie piłki, wybijają to wszystko. Jest uderzenie z dystansu. Uderzenie z pola karnego. A nasekurował to wszystko Janczar. I myślę, że gdyby ta piłka zmierzała pod poprzeczkę, no to nie byłoby tutaj większych problemów. No, ale znowu tutaj musiał Interpreta w pole też interweniuje obrońcy Gedanina. Skrzypał w kierunku Walczaka. Bartkowiak mięciutko teraz do Nowaka, Nowak do Bartkowiaka, ależ to świetnie zrobili zawodnicy Polonii Środa Wielkopolska i tam się kotłowało. Interweniuje blok defensywny Gedanin Gdańsk. Będzie jeszcze rzut rożny dla Polonii Środa Wielkopolska. Jest bramka na Polonii Środa Wielkopolska, ależ to świetnie tutaj Łasocha dośrodkował wprost idealnie na głowę Jędrzeja Dramę. No i ten strzela bramkę już w szóstej minucie dla Polonii Środa. Polonii Środa Wielkopolska, tam szczególnie trzeba uważać na Sosnowskiego, ale jest piłka zagrana, no tu się kotuje, gdzieś tam ją trzymał w rękach już z tej strony. Właśnie po dośrodkowaniu Łasocha, ale teraz krótko Łasocha w kierunku Bartkowiaka. Bartkowiak z powrotem do Łasochy, Łasocha do Bartkowiaka. Bartkowiak wykorzystał to, że rywal się potknął. Bartkowiak jest dośrodkowanie Bartkowiaka, ale świetna teraz. Trzymają się przy piłce zawodnicy Polonii Środa Wielkopolska. Nowa do Malczaka. Skrobosiński. Kluczyński. Teraz Kluczyński, podniesiona piłka, walczy. Tutaj no jest bramka samobójcza dla zespołu z Środy Wielkopolskiej. Tutaj Kluczyński długim zagraniem szukał Kacpra Nowaka. Nowak naciskał tutaj na zawodnika Gedanin Gdańsk. No i wyciągnijmy z numerem 71 Markusa. Środa Wielkopolska. Bartkowiak do Kluczyńskiego. Kluczyński próba uderzenia, przejmuje to wszystko jeszcze Żerkowski. Żerkowski walczy tutaj o tą piłkę. Żerkowski, Żerkowski wyłożenie, jeszcze uderzenie do Kluczyńskiego. Jeszcze Żerkowski tam się zakotłowało. Walczak do Nowaka, Nowak do Bartkowiaka. Bartkowiak do Łasochy, Łasocha będzie próba dryblingu. Łasocha cały czas jednak utrzymuje się przy piłce. Łasocha teraz Bartkowiak do Walczaka, Walczak do Bartkowiaka. Bartkowiak uderzenie, no i teraz prawa w kierunku Dramę, Dramę do prawa, na prawa goniony tutaj przez Stanikowskiego na drugą stronę. Tam jest Nowak, Nowak czyni flis, Nowak jest polkarny. Nowak uderzenie Nowaka i niewiele się tu. Pozycję Daniel zgarnia to wszystko. Kankowski, Kankowski do Sumińskiego. Sumiński jest dośrodkowanie w polu karnym, spadał się tam do strzału grający z numerem 15 Sosnowski. No i znowu prawa jest ona w posiadaniu piłkarzy Polonii Środa Wielkopolska i Bartkowiak z prawa tenis Dramy. Bartkowiak na wysokości pola karnego. Bartkowiak idzie z polu karnym. Bartkowiak świetnie teraz zobaczył Nowaka. No jest bramka, koncertowa bramka zawodników Polonii Środa Wielkopolska. Ależ to pograli, ależ to zrobili w 45 minucie. Kacper Nowak przez Dramę. Ataku na bramkę rywala. Też Dramę do Bartkowiaka. Bartkowiak wpada już w pole karne. Bartkowiak, Bartkowiak do Nowaka. Nowak uderzenie, bramka dla zespołu Polonii Środa Wielkopolska. Ależ znowu pograna akcja w wykonaniu zawodników Polonii Środa Wielkopolska. No i spójrzmy teraz na to wszystko. Jak to jest dobra interwencja Wójca i Wójec do Skrobosińskiego. Skrobosiński do prawa, ta prawa w kierunku Bartkowiaka. Bartkowiak jednak tej piłki nie opanuje. Przejmuje to wszystko Waliszewski. Waliszewski do Sosnowskiego. Sosnowski. No i jest bramka dla zespołu Gedanin Gdańsk. Tym razem 55 minuta spotkania. Gedanin teraz uderzenie z dystansu do Niewiadomskiego, no ale Sumiński w kierunku Flisa. Flis to Apostołowicza. Apostołowicz jest dośrodkowany w kierunku. No, będzie jeszcze rzut rożny dla Polonii Środa Wielkopolska. Jeszcze walczy tutaj Bartkowiak, on by się pewnie chciał wpisać na listę strzelców w tym meczu. Bartkowiak, Bartkowiak, Bartkowiak! Poprzeczka zła. Tak się Witkowski na boisku pojawił. Witkowski świetnie teraz zagrywa w kierunku Dramę. Dramę już jest polukarny. Dramę uderzenia, ale tylko boczna siarka. Kluczyński napracował się, Kluczyński nacharował się, Kluczyński dał tyle, ile się wymógł, ale teraz świetnie. Kuczma zagrywa do Dramę. Dramę uderzenie, Dramę. No i jest dobra interwencja tutaj. Zbiją się te śrebcy szkoleniowcy na boisko w Tymczasem na partii zespół Gedanin. No nie wiadomo, po boku do Szymańskiego.
Szymańskiego. Szymański jest tutaj, no jest bramka tego zawodnika, jest gol na 4-2 dla Gdańska Gdańsk. Tutaj Buczma faulowany przez Szymańskiego, jest wolny dla Polonii. No i teraz świetnie Giełda wybaczył tutaj Witkowskiego. Witkowski, a szkoda, szkoda, świetnie to zrobił. W kierunku Arstołowicza, znowu dobra interwencja w roku do Polonii. Polonia Środa Gdańska.